telewizyjny film produkcji czechosłowackiej z serii Przygody rozbójnika Runcajsa. Jak Runcajs naprawił cesarski trakt. Pewnego razu Runcajs ćwiczył na borówkach rozbójnicką spostrzegawczość. Pomagał mu w tym Cypisek. Do 100 piorunów. Dzwoni mi w uchu, zupełnie jakby ktoś się kłócił. A, najpewniej Wiczynie w ratuszu. Rzeczywiście tak było. Starosta Jiczyński kłócił się ze starostą z Hradca o cesarski trakt. To nieprawda! Mieszkańcy Jiczyna płoszą konie kupcem wiozącym zboże do Hradca. Może to też nieprawda? Oczywiście, że nie! Pan kłamie! Pan mnie obraża! To pan kłamie! Mamy tego dosyć! Aż w końcu wzięli się za łby. Starostowie mają do siebie, to nie moja sprawa. Jednakże starosta z Hradca nie miał zamiaru przełknąć tego, czym poczęstował go starosta z Jiczyna. Spłoszyłem ci konia, co? Przecież ja zaledwie kiwnąłem palcem. Odezwał się olbrzym rzezimieszek, który od dawna mieszkał w prachowskich skałach. Masz szczęście, jestem w dobrym humorze. Możesz jechać dalej. Coś ci powiem, zapewne jeszcze bardziej poprawi ci się humor. Czy mógłbyś ukraść kawałek traktu cesarskiego pod Jiczynem? Przedni pomysł. Takiej świetnej zabawy jeszcze nigdy nie miałem. Hanka właśnie smażyła borówki w miodzie, gdy nagle zza krzaka wybiegł jiczyński starosta. Hanko, czy Runcajs już wie? O czym miałby wiedzieć? O tym, że starosta z Hradca kazał ukraść nam drogę. Jeśli Runcajs nam nie pomoże, nie wiem, co z nami będzie. Ale Runcajs już widział, co się stało. Z obu stron traktu stało już po 7 zaprzęgów. 7 kupców nie miało towarów, ale ci, którzy ciągnęli do Jiczyna, wieźli sól. Kupcy strzelali z batów i krzyczeli. Co to za porządek? Zawracamy! Nie ma drogi! A do 100 piorunów. Jutro w Jiczynie skończą się zapasy soli. Nigdy nie odbieraj ludziom dobrym, zawsze złym. Na tym polega rozbójnicka sprawiedliwość, pamiętaj. Powiedział Runcajs do Cypiska i wyruszył z nim na poszukiwanie olbrzyma. Olbrzym rzezimieszek z prachowskich skał przyczaił się i myślał tylko o jednym. Nie widział mnie. Gdybym mu się pokazał, Runcajs wymyśliłby jakąś nową sztuczkę i przechytrzyłby mnie. Wracamy. Nie będziemy go dłużej szukać, Cypisku. Tylko patrzeć, jak zajdzie słoneczko, jak się ściemni. O zmierzchu on mógłby nas podejść z każdej strony. Kiedy Runcajs zbliżył się do miejsca, z którego olbrzym ukradł kawał cesarskiego traktu, było tam jeszcze gorzej niż poprzednio. Z każdej strony drogi stało po 27 zaprzęgów. Szkoda naszego czasu! Zawracamy! Biegamy! Krzyczeli jedni. Widać, w Jiczynie nie potrzebują naszej soli. Zrzymali się drudzy. Runcajsowi zaświtało coś w głowie. Wyprzęgajcie, zaprzęgniemy wasze konie do traktu. Więcej Runcajs nie musiał nikomu nic tłumaczyć. Krzyknęli jedni i drudzy. I droga,
poddała się. Cesarski trakt wyciągał się coraz bardziej i bardziej. Dalej już nie można, nie da rady. Zmartwili się wszyscy. Dzięki ci! Niech żyje Runcajs! Cieszyli się, bo trakt jak niegdyś był gładki jak lustro. A iczyński starosta nie mógł się doczekać na powrót Runcajsa. Nareszcie jesteś. Na Iczyń spadło straszliwe nieszczęście. Już po wszystkim. Powiedział Runcajs i dłużej nie zajmował się panem starostą. Scenariusz Irena Powejszilowa na podstawie opowiadania Wacława Czwartka. Muzyka Wacław Lidl. Opracowanie plastyczne Radek Pilarz. Reżyseria Ladisław Czapek. Polska wersja telewizyjna, Studio Opracowań Filmów, Oddział w Łodzi.